Jo, Jo, cześć, Manko. z tej strony Kebus, dzisiaj się widzimy w CS2, e, bo kurczę aktualizacja weszła, e, no i jest ta Kopenhaga cała, ja zaraz powiem co to spowodowało w ogóle na rynku, samo wejście e, jakby eventu Kopenhagi, oczywiście jeszcze nie ma naklejek, ale rozumiecie, no, samo, samo wejście eventu, e, czyli wiecie, tej przepustki i tych meczy do obstawiania, no, i tam jakieś suwenierki. No, rozumiecie o co chodzi? Rozumiecie przekaz? Ja jeszcze was zaproszę serdecznie na stronę skinsmanki, bo tutaj swoje skiny wymienicie. I właśnie tutaj z moim kodem odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę spoko bonusiki polecam sobie zajrzeć. Link do strony znajdziecie w opisie. No i dzisiaj chciałbym poruszyć temat. Co spowodowała ta aktualizacja, wejście tego, co właśnie widzicie na ekranie, bo o dziwo właśnie spowodowała. No i tutaj pozwolę sobie odpalić Steam'a, wejść na rynek, oczywiście. I wchodząc na rynek, przypominam, nie ma naklejek. Same, samo wejście, jakby zaczęcie eventu Kopenhagi, i zobaczmy już, jaki miało to wpływ na Paryż. Więc jeżeli, oczywiście to jest czysta hipoteza, ale jeżeli. Kopenhaga okaże się kolejnym eventem bez tła, który będzie wyglądał podobnie, bądź tak samo, no to wróżę naprawdę niski upadek Paryżowi. Także mam nadzieję, że jednak jest cień szansy na to, że ta Kopenhaga będzie wyglądała w porządku i będzie po prostu się czymś odróżniała od eventów, które już dostaliśmy. Czy jest to na rękę Valve? Ciężko mi stwierdzić. Uważam, że po części tak, uważam, że jeżeli to byłoby coś takiego serio nowego, to o wiele więcej osób, większy byłby po prostu na to popyt. Wydaje mi się, że więcej osób by to kupowało. Oczywiście, jeżeli byłoby to ładne, no bo jeżeli by wyszło tak jak z Rio, no to Rio miał dosyć mały popyt, z tego co pamiętam, w porównaniu do reszty eventów. Także no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także moje ulubione przysłowie, czas pokaże. No i to by było na tyle dzisiaj, krótki filmik, ale treściwy. Trzymajcie się, yo.